Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę w Innocence the Black Tale. Przygodę, w której w tym momencie jesteśmy w dupie. O, kwiatek. To już nie jesteśmy, już jest wszystko spoko, już jest fajnie. Mamy nienaruszony kwiatek pięciornika. Pięciornik, moi drodzy, jeśli was to interesuje, to nie jest pięciornik. Pięciornik. Ma pięć płatków, dlatego jest pięciornikiem. Pięciornik jest ważnym symbolem heraldyce, zdobi herby wielkich rodów z północno-zachodniej Francji, proszę bardzo. Obniżę gorączkę. Nie wiem, czy wiecie, czy to ma znaczenie, ile zbierzemy tych kwiatów, ale też nie zamierzam ich jakoś bardzo szukać, bo wiecie, ja nie jestem 100%. Ja nie cisnę w to, żeby mieć każdą grę na 100% zrobioną. Bardziej mnie interesuje to, żeby się dobrze bawić. Więc... O, mogę zaskoczyć tędy. Nie mogę zaskoczyć tędy. Więc ja nie będę próbował znaleźć wszystkich za wszelką cenę. Zresztą pewnie już przegapiłem całkiem ich sporą ilość. Ci z was, którzy może robią 100%, mogą mi powiedzieć, ile już przegapiłem w komentarzach. Zachęcam. Dobra, a teraz zobaczmy, co my tu możemy zrobić. W tym miejscu jest krucho, żeby być. Wiem, że tam możemy cisnąć światłem. Nie wiem, czy mamy od razu właśnie się... A czy to się wypala? Proszę, odparmy to, okej, to się już nie powinno wypalić. No, dude! Wystarczyło zrobić krok w moim kierunku. Jeszcze muszę dbać o NPC-ów, którzy mogą biegać byle jak, to już trochę problematyczne. No dobra, zrobimy tak. Pyk. Biegniemy. Pyk. Dobra, tutaj mieliśmy przyjść. Jest luka, z tym razem się nie zabije w durny sposób. Tam jest kolejne siano, fuck. No dobra. Więc biegniemy. No ja nie zamierzam tutaj pudłować, ty po prostu upewnij się, że biegniesz. Nie zatnij się tam nigdzie. Boże święty. Trochę tak, trochę tak. Dobra. Taki, ja go mam sam pchać? Come on. Równouprawnienie. Dobra, chasz ziomek, bo musimy iść. No. Wieś, dziękuję, Lukas, to końcem pomyślałem. Spoko, to jak większość graczy komputerowych. Nie, no śmieję się, to nieprawda. A ja nie wiem gdzie. Oh shit, tam. Przecież... Słuchaj, Lukas. Tak, dokładnie, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Nie ma czasu. Może ja trochę z przodu pójdę po prostu. W sumie to świeci się do przodu. O, nawet nie muszę w sumie iść, a mnie będzie popychać jeszcze. Mam nadzieję, Lukas, że nie masz nic przeciwko. Tak, jest ciężkie, bo popychasz mnie jeszcze przy okazji. To bardzo miłe z jego strony. Dobra, ja się już przygotuję. Pyk, dobra. Dobra. Jest jeszcze? Nie, chyba tylko jedno było, nie? Dobra. Na szczęście mogę całkiem szybko tu niszczyć, nie muszę się spróbować na full. Lukas nas ładnie popycha. Oj, nie widzę, nie widzę. A tam, okej, dobra. Skręcamy w prawo, co? Nie, no po prostu nie mogę z tego żadnego faktycznie pchać dalej. Dokładnie, mam procę, więc zamknij portę.
gdzie, nie wiem gdzie. Chyba. Jeszcze trochę, ziomek, jeszcze trochę. Dobrze ci idzie, szczerze mówiąc. Jak na nerda, że tak powiem. Nie no, dotrzemy już, tam jest światełko. Ja się zawsze boję, że za nas walnie ktoś, szczerze mówiąc, to skakujące już tak razem nie spróbowała tego. No jakiego wniosku, Lukas? Jesus Christ, dobra, nie zauważyłem tego jednego dodatkowego tam. Dobra, Lukas, dajesz. Dobra robota, ziomek. Przeżyłeś. Dziękuję, Lukas. Widzisz? You're pretty tough. No, no, w sumie to tak. I don't think I'll ever walk again. Oh, come on. I don't know what my mother hid under there, but you don't want to miss it, do you? Oh no. Come on. Let's go. Jesus Christ. Już tylko teraz nie zginie szczurów, stojąc w złym miejscu. Ej, zaraz. Gdzie my chcemy iść? Tam czy na dół? Na dół chyba, nie? W ogóle tam jest zamknięte przejście, tak? Lukas, this is it. This is where I saw my mother die. But Arthur said no właśnie. She is still alive, didn't he? Yes. But this is poor Lambert. He must have taken the hit instead of. Wierny sługa do samego końca. She is still alive, but. I know. Think of your brother. We have to carry on. No ale, że tak powiem. Na swój sposób. Lambert. Ma już spokój od całej tej sytuacji. Jakkolwiek jest to okrutny sposób myślenia może. To jednak coś w tym jest. Że on nie musi się męczyć z tymi szczurami. We're going to need your memories from back then. E? A dlaczego niby? W sumie dziwne. My mother never wanted me to come down here. She said it was dangerous. Dangerous for her, I bet. You never found anything. No. And I was really good at searching. No to jeszcze już nie ma. Tutaj szczury są. Tu się wydawało, że ich nie ma. Przez chwilę był spokój, ale nie, gra powiedziała. Masz więcej szczurów. Żeby ci nie było za dobrze. Skaweny czekają. O, to możemy. Nie. My to popchniemy, te szczury się tam pojawią. Właśnie tu się pojawią, więc wolałbym nie. Wolałbym nie. Co to za obraz? It looks like the bite. A Roman fresco. It looks like Justinian's plague. Laurentius told me about it. A real massacre. Worse than now? Hard to tell. It was back in the 6th century. Lucas, these baths were built by a Roman governor in the 6th century. This fresco isn't here by chance. W ogóle cała rodzina nasza nie jest przypadek, że jesteśmy przecież ścigani i tak dalej, więc nic dziwnego, że wszystko ze sobą powiązane. No dobra. Gdzie mamy kamieni? 14. To akurat dobrze. To teraz pytanie, jeżeli ja tutaj czasnę i my zaczniemy tu przepychać, to już one nas zaatakują, no nie? Dobrze mi się wydaje? No zobaczmy. No, no właśnie. Jakby nie wiem, czego się spodziewałem innego. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. You never found anything. No. And I was really good at searching. There are two of us this time. And you're not a child anymore. We'll find it. Ale czyli tak naprawdę to my musimy rzucić tym syfem i tam od razu pobiec i od razu zacząć przepychać, tak? No bo nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek inny sposób miał sens. Czyli co, bierzemy to, rzucamy w to miejsce. My jednocześnie szybko popychamy to. Dobra, puszczamy to. Szybko.
Ciut. Okej. Okay. Jaki mamy plan teraz? No nie mamy planu teraz. Dobra, a jak to rzucę daleko? Na przykład gdzieś tam. O. Możemy po prostu przebiec bokiem? Nie, nie możemy przebiec bokiem. Dobra. Ale w sumie nie próbowałem tego nigdy wcześniej, więc jakby... Założenie nie takie głupie, że się da przebiec obok nich. Skoro one się zajmują tym cholerstwem. W sumie jakbym to rzucił bardziej na bok, to może by to zadziałało odpowiednio. Zgarnijmy te wszystkie rzeczy jeszcze raz. Byśmy mieli po 10 wszystkiego. Dobra. To jest tak. Zastanówmy się, jak to zrobić, bo wiadomo, że to możemy przepchać tutaj gdzieś na bok. Ale... Czy jest tutaj coś jeszcze, co możemy zrobić? Przyglądam się z procą, żeby zobaczyć, czy coś mi się podświetli. Wiecie, niby tutaj... One się tu pojawiają niby. No, ale też coś ma w ręce, ale wątpię, żeby to nam pomogło jakoś bardzo. One też do światła nie pójdą przecież. Ten obraz już widziałem, więc nie będę się mu przyglądał ponownie. Znaczy, moim zdaniem, to co musimy zrobić, to musimy na bank to przepchać, kiedy te szczury będą zajęte czymś innym. To się nie zmienia. Moim zdaniem to jest to, co musimy zrobić. Więc rzucam to tutaj, łapiemy szybko, przepychamy to. Szybko, 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 szybko. Dobra, puszczamy, puszczamy, puszczamy. I wbiegamy szybko tutaj. Jest tak. Moglibyśmy zgasić w sumie to światło. Ej! Właśnie do mnie dotarło. Że możemy zrobić coś takiego. Możemy rzucić to tam. Szybko się zamienić na zgaszenie światła, rzucić to tu. Tamte też przebiegną tam. No odsuń się, odsuń się, odsuń się, dziut! Dobra. No i super, jesteśmy przy świetle, nie? Oh shit, 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 shit. Nie wiem, czy to jest ważne już w tym momencie, tutaj chyba nie idą. No nie ma znaczenia, dobra. There are more in the other two basins. Three symbols, four sculptures. There's a fire under that one, so we can probably light the others too. Mm. There must be a way to get to them. Mhm, na pewno. A co jak rzucę w nie ogniem? A, nie mogę teraz korzystać z moich rzeczy, które... No i to jest dla mnie troszkę niepotrzebnie sforsowane, no bo dlaczego w sumie nie mogę korzystać, skoro mam na wyposażeniu? Dobra. Zakładam, że tutaj jest jakiś... A, dobra, już wszystko rozumiem. Zaczynamy od to... Nie, zaczynamy odkąd? O, się pytałem, brzmi, odkąd zaczynamy. No bo tak, świeci nam się na wprost. I teraz niby powinniśmy pójść z lewej do prawej. A zerknijmy to z drugiej strony, a jakbym na to zerknął... Bo ile tu jest tych mordeczek? Trochę tych mordeczek tutaj jest. To jest w ogóle kolejny obraz jeszcze. Okej. Okay. To jest niby nasza matka? Czy po prostu ona stwierdziła, że sobie taki obraz ustawi? Pewnie masz rację. Serio? A ja myślałem, że mamy coś robić w związku z tym. Lion. Oh, Leon, my darling dog. I hope you're happy where you are.
The swan, imposing and graceful. The toad, as ugly as ever. A, pocisnęła żabę, nie wiadomo dlaczego, żaby w porządku zwierzęta. Znaczy nie, żebym chciał mieć żabę w sumie na własną rękę, ale... Wiem, że też potrafią być cute. Widziałem ostatnio taki... nieważne, ale widziałem taki obrazek, taki gif, jak taki mały wężyk się chował w pieskowym pojemniku. Bardzo uroczy. Znowu, nie zwierzę, które bym chciał mieć, ale potrafię docenić, że są całkiem uroczy. Dobra, zjedziemy w dół. I zobaczymy. No tak, oczywiście. Teraz... A tak, mogę podpalić, ale dobra. Ja jestem tu po środku. Więc... No nic, no pójdę w lewo po prostu. I zobaczymy, co mi to da. To jest złe miejsce. Wracam, bo zaraz mi się skończy ten patyczek, chrzanić go. Dobra, biorę kolejny. Czyli nie w prawo, w lewo. Dobra, teraz idziemy jeszcze raz. W lewo. No idź kobieto, idź, nie ma czasu. No super, tylko gdzie? O shit, bye. To jest intens. Tutaj naprawdę nie ma czasu, żeby się ten pogubić w tym miejscu, bo jest po sprawie. No ale okej. Okay. Spróbujmy w takim wypadku. Sorry, Lukas, ale jestem kilka kroków przed tobą. Dobra. Jak to? Przecież... Poszedłem w złą stronę. Poszedłem do drugiego przejścia. No dobra, chrzanić. Zaczniemy jeszcze raz w takim wypadku. Bo ja pamiętam tamtą trasę, więc wolę się trzymać na razie jej. Dobra. Tak, o tędy. Dobra, jestem praktycznie na miejscu, podpalamy. Fuck yeah. Nie no, to super, a ja muszę wrócić teraz. Ja tu tylko podejdę zobaczyć, czy coś tutaj jest. Dzięki Lukas za pomoc swoją drogą. To, że wcześniej mi nie pomagałeś, kiedy potrzebowałem tego. Teraz to raczej już wiem, że... Dobra. Próbujemy tutaj przeskoczyć. Zobaczymy. Okej. To świetnie, ale jak? Nie tu. Lukas zaczął opowiadać swoją historię życia w tym momencie. No pewnie, to jest to, co potrzebujemy. Tak, nie tędy. Wracam się, wolę nie ryzykować. Wezmę jeszcze jeden ten. Sprytniesz to, co ja bym robił faktycznie, gdybym był w real life, w sensie wracałbym się po każdym sekundowym zerknięciu gdzieś i zobaczeniu, czy to jest dobre przejście. A najbardziej bym się właśnie bał przeskakiwać przez takie rzeczy, bo bym się bał, że ogień zgaśnie. Okej. Jestem na miejscu. Mogę wyjść. Dobra. To było trochę intens, muszę powiedzieć. Żaba, łabędź i wąż. Aha. Okej, myślałem, że właśnie musimy wcisnąć te w kolejności, na przykład przyciski czy coś. Ale może się myliłem. Zawsze trochę ryzykowne wkładać rękę na rzeźbioną mordę. Nigdy nie wiadomo, czy to nie jest pułapka w stylu Indiana Jonesa i zaraz tam ktoś po sprawie. Okej. O Boże, tu jest ciemno. Nie mieliśmy jakiejś pochodni? No nie mieliśmy żadnej pochodni w sumie. Dobra, ja coś zapalę.
I'll take care of it. Tak? No okej. Okay. There you go. No dzięki, Lukas, w sumie. So, what do you see? Complementary products, stabilizers, reagents, noble materials, vastly superior to what we saw in the bedroom. This is it, Amicia. Good. Na ciemno. Good. Szanić. Poradzę sobie. Amicia, these notes are handwritten by a mother. Tried a new transformation, but the elixir is incomplete. The torch of the carrier disappears. Leaving my son in the darkness of bardzo dużo odczynników. What we're looking for is definitely here somewhere. But where? What does it look like? Over there. It looks like there's another fresco. A child in the arms of its mother. But these marks on its torso, Lucas. The prima macula. But this fresco is at least 8 centuries old. And yet this is before. But how many times? Tradycja genealogiczna miała początek w czasach Egipcjan, wspomniana również w Biblii, przez długi czas była zarezerwowana dla możnych. Od początku XI wieku nastąpił znaczący rozwój. W obliczu bogactwa i potęgi swoich klientów genealogowie nierzadko przedkładali złoto ponad historyczną dokładność. Ma sens. Każdy wolał usłyszeć, że pochodzi z dobrego rodu, co? Zaraz, Lukas, nie śpieszmy się. Zbierajmy wszystko, co jest w tym miejscu, zanim kacztenka się zacznie. Bo nie wiem, czy wiesz, Lukas, ale tym światem rządzą bardzo dziwne prawa. Kiedy zrobi się coś za szybko, to pojawia się scena. I odgrywane są na niej różne zdarzenia. I te zdarzenia blokują możliwość robienia innych rzeczy. Więc w pierwszej kolejności trzeba się upewnić, że wszystko zostało zrobione w spokoju. Teraz możemy podejść. I zaczyna się cutscena, mówiłem. Ktoś tam drzwi otworzył? Co mi się wydawało? Co to? Bardzo ładny potion. Bardzo ładny potion. Pachnie jak wiosna. Albo nie. Ciężko powiedzieć. To nie jak wiosna raczej. Jak lato. The cure for Hugo. She was making progress. To świetnie. She didn't have time to finish it. You mean the same cure that you... Yes, without the book. It's incredible she was able to get this so far. No to super. We can use it ourselves. With the book and my preparation, I think I may be able to finish it. You seem off to a good start, Magister. A 5 lat studiów za nami jest? Żebyś tytuł magistra, to nie takie proste. Czy on to rozbił? Okej. Okay. To niby alchemia jest na tyle niebezpieczna. Fuck. Córki. Na razie to się skup na robieniu eliksiru. Aby pominąć, przytrzymaj E. Szkolny błąd. Co ja ci mam znaleźć? Macerat? Dokładnie, to kurna jest. Czym jest farmakopeja? Jesus. Jedno słowo, drugie słowo. Zaraz, what the hell, czy to jest? Tak. Ten cień rąk. To była farmakopeja? Nie, farmakopeja to było... Nie wiem, czy to było to? Chyba nie. Farmakopeja to chyba było tutaj. Co nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Okej, to jest farmakopeja. Totalnie tak sobie wyobrażałem farmakopeję. Okej. Doesn't smell good. Oh, but it doesn't smell that bad. Pepper? Mint?
No, there must be worse than that. Ten pieprz i mięta tak nie śmią. To spoko. Okej. Okay. Oh shit, zostaw mnie. Więcej? Czy tylko dwa były? Jesus, się przestraszyłem. Hej, Lukas, jesteś. Tak myślałem. Aż dwa, kurde, były w jednym miejscu. Skąd one w ogóle wyszły? No spoko, to nie powinien być taki wielki problem w sumie. Co to trochę to zajmie. Ale nie powinien być to wielki problem. W ogóle za inteligentne szczury do cholery. O, oni walnął sam? Jaki mądry Lukas. A swoją drogą, jak już tak przy tym jesteśmy, to sobie zrobimy więcej Ignifiera, bo coś czuję, że to nie będzie takie łatwe. Wiedziałem. Lukas nie potrzebuje mojej pomocy. No to nie będę rady podejść. Mam jeszcze, okej. Okay. Jeszcze się pojawią. Jut. Okej, bo już się miałem wkurzyć, szczerze mówiąc, powiem wam, bo mi się automatycznie anulowało rzucanie z jakiegoś powodu. O! Okej. Dzień dobry, drogie szczurki. A, Jezu, nie możecie tego za... jakieś pudełko. O, intrygujące. Bardzo ciekawe, że ten eliksir tak bardzo nie działa. Co to kurde za pamiętanie w ogóle? Czy te szczury tak naprawdę są jakimś żywiołem? Tak naprawdę? Nie rozbijcie tego tylko? Nie upuść? Flaszki? Jakby, oczywiste. Ratujemy Hugo, a potem pomyślimy co dalej. Wróćmy sobie jeszcze scenki. No to pewnie chapter się skończy w tym momencie. To proca, to była proca, to był dźwięk procy, już tyle razy słyszałem. Mam jakąś tutaj drabinkę zrzuconą, czy co? Ciekawe, czy w stanie to powtórzyć.
Mógłbyś myśleć, go tak klepną po plecach, on wpadł na nią i eliksir poszedł w pizdu. Nie cierpię takich momentów, jak wiecie, bohaterowie mają jakiś szklany pojemnik, który jest bardzo taki kruchy i oni tak po prostu z nimi idą, nie? Hej, hej. Jakbym miał coś takiego miał przetransportować, to bym, nie wiem, kotary pościągał, ręczniki, poprzyjmował, wiecie, żeby po prostu... Nie trzymać tego tak na boczu. Czy nie jest za późno już? On tak się jakiś taki spokojny wydaje. Myślę, że to może nie być takie szybkie. On słyszał i to jest ten problem. Teraz będzie problem. Będzie duży problem. Doesn't hurt where she is? No, no, of course not. Let's all go to bed now, eh? Dobra, on spierniczy z tego zamku. When you wake up, you'll feel a lot better. Na 100% spierniczy z tego zamku. On się odda temu pseudopapieżowi w ręce i dlatego będziemy musieli mieć finalną konfrontację z nim. No. No niestety, jestem przekonany, że tak będzie. Jakby dzieciaka to trudno nie zrozumieć, no chcę zobaczyć matkę, nie? Czy ja tak zakładam z góry, teraz się okaże, że nie miałem racji. Pokuta, rozdział 13. Moi drodzy, my sobie zakończymy nasze zmagania dzisiaj w tym momencie, więc idealnie przed nowym chapterkiem sobie zrobimy tutaj pauzę. Jak zwykle dziękuję wam ślicznie za oglądanie. No zaczynam się wciągać, to jest złe słowo, wciągnięty jestem już od dawna, ale zaczynam... Fajnie zaczynać rozumieć poszczególne jakieś tam elementy tej układanki i tak dalej, chociaż dużo, dużo tajemnic jeszcze przed nami. Dajcie znać, co wy myślicie póki co o serii i o tym, czy Hugo... Dajcie w końcu znać, czy też myślicie tak jak ja, że Hugo spierniczy w tym momencie, że ta scenka, którą teraz mamy, że jego tam nie będzie. Jak wy myślicie? Napiszcie mi w komentarzach. Jak zwykle też zapraszam do lajkowania i subskrypcji kanału, a my widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, hej!